przedstawiam proponowany porządek obrad. Jako punkt trzeci będzie projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej Gminy Handlu i Usług w sprawie zmiany nieruchomości w rejonie drogi bocznej z ulicy Widok w Krakowie. Jako punkt czwarty będzie... najpierw głosujemy. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku? Jako trzeci? Jako trzeci. 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt czwarty projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej Gminy Handlu i Usług w sprawie nadania nazwy placowi targowemu przy ulicy Grzegorza Łużeckiego w Krakowie imienia Czesława Maderczyka. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt piąty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Lub 42. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt szósty projekt Komisji Sportu i Rekreacji w sprawie zmiany zadania priorytetowego w 2012 roku. To na tym nie głosujemy. Jako punkt siódmy projekt Komisji Kultury w sprawie podziału środków na zadanie powierzone pod nazwą Lokalne Wydarzenie Kulturalne na 2013 rok. Jako punkt ósmy projekt zarządu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Kotlarskiej, Grzegorzeckiej, Siedleckiego, Walkolejowej i Podgórskiej. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu jako ósmy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt dziewiąty projekt zarządu w sprawie korekty uchwały w sprawie ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt dziesiąty projekt zarządu w sprawie ponownego wniosku do prezydenta miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie dzielnicy drugiej. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 11 projekt Komisji Edukacji w sprawie zmiany zadania priorytetowego w 2012 roku. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli czy są jeszcze jakieś projekty uchwał, czy nic nie miałam? Dobrze. Czyli jako punkt 12 oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym porządkiem obrad. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 26 sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Do Rady i do Zarządu nie wpłynęły żadne uwagi, dlatego uznaje się protokół za przyjęty.